Witam serdecznie, Wojciech Szymanek, asystent pierwszego trenera Polonii Warszawa. Na razie zaczyna się tam trzeci tydzień przygotowania drużyny do rundy rewanżowej. No, można powiedzieć, że pracujemy mocno nad przygotowaniem fizycznym, przygotowaniem tlenowym, przygotowaniem siłowym, czyli wszystkie aspekty związane z przygotowaniem fizycznym zawodników do rundy. Tak? Wykonujemy naprawdę mocną pracę. Trzeba powiedzieć, że zawodnicy bardzo fajnie pracują, tak? Wszyscy są skupieni, wszyscy skoncentrowani. Dobrze to wygląda. Nowi zawodnicy, jeden nowy stary, w sumie drugi też. Daniel Gołębieski i Rafał Zembrowski fajnie wkomponowali się w zespół. Dużo chłopaków tutaj znają, więc nie było z tym problemów. Także no, cieszymy się również, że pogoda dopisała od nowego tygodnia. Naprawdę można powiedzieć, że póki co, i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca, przygotowania naprawdę wyglądają tak, jak sobie tego dokładnie zaplanowaliśmy. Także powoli zaczynamy zajęcia również i z piłkami. Też dobrze to wyszło, bo pogoda przez te dwa tygodnie naprawdę psikusy różne sprawiała i boiska były oblodzone. A widać, teraz robi się dobrze i można powiedzieć, że idealnie to wycyrklowaliśmy na sparring sobotni. Dziękuję.